dawne czasy, dawniej kiedy przychodziły święta, piło się przez cztery dni. Dzisiaj ta zabawa to jest święta, nawet nie dochodzi się do kwi. Jak zabawa to zabawa, za miasto najpierw, a potem stawa, a postawie na murawie, na świętym ludzie jest najwyżej. Znajdujemy się dokładnie w centrum miejscowości, w Piszczacu. Trwają dożynki gminne, gminno-parafialne w Piszczacu. To, co obserwujemy dookoła, to jest właśnie ten efekt, który prezentują nasze lokalne koła gospodyń. Zaczęliśmy tradycyjnie, czyli mszą świętą w kościele podnoszenia Krzyża Świętego w Piszczacu. Następnie przemarsz, wszystkie wieńce w centrum Piszczaca. Pierwszy raz właśnie w centrum Piszczaca zorganizowaliśmy dożynki. No i teraz cała uroczystość już właśnie w centrum. W parku, wszystkie stoiska i tak dalej. To wszystko odbywa się tutaj. Tegoroczne dożynki odbywają się w takiej skromnej atmosferze, ponieważ wiadomo, że te wszystkie podwyżki, które nas czekają, dotykają także samorządów i samych mieszkańców. Niemniej jednak chciałem podkreślić, że ludzie z okolicy, z okolicznych miejscowości, z całej gminy Piszczac stanęli naprawdę na wysokości zadania. I to, co możemy obserwować tutaj, to jest efekt ich ciężkiej pracy. To podsumowanie zbiorów, podsumowanie żniw jest naprawdę okazałe. Stoiska, na których możemy degustować naprawdę różne potrawy, smaczne rzeczy, które przygotowały nasze panie z kół gospodyń. No jest naprawdę niewątpliwą atrakcją całego dzisiejszego spotkania. Starostowie dożynek Marzena i Mirosław Szeles z Dobrynki, małżeństwo, które prowadziło nas właśnie gospodarstwo rolne. Organizatorami jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz Wójt Gminy Piszczac. Dożynki to wyjątkowa okazja do tego, aby zaprosić do nas gości z całego powiatu, województwa. Wspólna zabawa na pewno będzie, szanowni państwo. Ja bym chciał tylko skierować kilka słów przede wszystkim do rolników, bo dzisiejsze święto jest podsumowaniem zbiorów, których rezultat stanowi później o dobrobycie nie tylko rolników, nie tylko ich rodzin, ale całego społeczeństwa. Dożynki to także doskonała okazja, aby podsumować zbiory, aby się spotkać, aby przedyskutować wszelkie sprawy dotyczące rolnictwa i całego dobrobytu, ale także okazja, aby podziękować Panu Bogu za zebrane dary. Ktoś kiedyś powiedział, że chłop śpi, a jemu na polu rośnie. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Uważam, że praca rolnika jest bardzo ciężka i tylko rolnicy wiedzą, że żniwa nie kończą pracy w gospodarstwie. Żniwa kończą pewien etap, zaczyna się etap kolejny. Moi drodzy, tegoroczne żniwa okazały się pomyślne. Nie było skutków jakichś nawałnic czy innych zdarzeń atmosferycznych. Udało się zebrać w czasie zbiory z tego, co przynajmniej mam orientację, były obfite na to i dlatego właśnie dzisiaj możemy się wspólnie z Państwem tutaj cieszyć. Rolnictwo, tak jak wspomniałem, to nie jest łatwy kawałek chleba. Trzeba włożyć naprawdę serce i dużo pracy, żeby wyciągnąć z tego efekty. I tak na dobrą sprawę, rolnikom nie trzeba pomagać. Rolnikom trzeba tylko nie przeszkadzać. I tego Wam życzę, aby te zbiory zawsze były na miarę możliwości i abyście przede wszystkim mieli satysfakcję finansową z tej własnej ciężkiej pracy. Ale oprócz rolnika jest jeszcze ważniejsza osoba w gospodarstwie, a to jest żona rolnika. Moi drodzy, chciałbym podziękować wszystkim paniom z naszej gminy, które przygotowały te piękne wieńce. Ja jestem naprawdę dumny, serce rośnie i naprawdę można to pokazać w całym powiecie, jak pięknie prezentują się nasze sołectwa. To jest ogrom waszej pracy, ogrom trudu. To są pewnie dziesiątki spotkań, dzięki którym właśnie dzisiejsze dożynki mogą wyglądać w ten sposób. Te piękne stoiska, które będziemy mogli za chwilę odwiedzić, ja mam nadzieję, że każdy z naszych gości wspólnie ze mną każde stoisko zobaczy, posmakuje tych
potraw, które zostały przygotowane przez nasze panie. I chciałbym podkreślić właśnie ten trud i ten piękny efekt, który mamy dzisiaj w centrum Piszczaca. Nawet spotkałem jednego pana, który zatrzymał się tu przypadkiem przejeżdżając, pyta, co tu będzie się działo. Ja mówię, niech pan poczeka, na pewno nie będzie pan żałował. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Życzę tutaj wspólnie, przyłączam się do słów pana przewodniczącego, dobrej zabawy dzisiaj. Mam nadzieję, że ta pogoda, którą tutaj nam ksiądz prowost zamówił, wytrzyma, chociaż ranek był bardzo trudny, i wspólnie będziemy mogli świętować te żniwa. Szczęść Boże wszystkim rolnikom, szczęść Boże wszystkim państwu. Dziękuję za to zaproszenie i się cieszę, że mogę być po raz kolejny z wami tutaj w Piszczacu. Jak powiedział pan wójt, spotykamy się dosyć często, ale spotykamy się właśnie przy bardzo ważnych wydarzeniach. Czy to rewitalizacja, czy to odsłonięcie murali patriotycznych, czy to wydarzenia, które scalają całą gminę. I takim wydarzeniem na pewno są również dożynki. Dożynki, które są momentem, gdzie powinniśmy dziękować wam, drodzy rolnicy, za wasz trud, za waszą pracę, za to, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. I chciałem serdecznie w imieniu parlamentarzystów naszego regionu takie życzenia też przekazać i przekazać serdeczne podziękowania za ten trud i niełatwy rok. On był być może, jeżeli chodzi o pogodę, łatwiejszy niż inne lata. Nie mieliśmy żadnych klęsk, suszy, powodzi czy gradobicia, ale mieliśmy innego rodzaju strudzenia ekonomiczne. Wysokie ceny nawozów, dużą inflację. To są te najważniejsze problemy, które rolnicy mieli przed sobą, ale wspólnie wydaje mi się, że udaje nam się je pokonywać. Pogoda jest na razie łaskawa, ale nie możemy jej nadwyrężać. W związku z tym ponowię swoje podziękowanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że tu jestem i bardzo dziękuję wszystkim rolnikom, wszystkim państwu za waszą ciężką pracę. Wielki swoim, ale też władz powiatu górskiego chciałem wam podziękować za waszą ciężką pracę. Dobrze wiemy, że rolnik nie pracuje 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie. Niejednokrotnie to jest kilkanaście godzin, 7 dni w tygodniu. Dlatego bardzo wam za tą ciężką pracę dziękuję. Owoce waszej pracy tutaj widzimy. Piękne wieńce, na pewno piękne namioty, które są przezdobione płodami rolnymi. Pozdrawiam przede wszystkim koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji, które na pewno z tych złóż, z tej mąki na pewno przygotowały przepyszne dania. Wiadomo, ten rok, jaki był, jeżeli chodzi o pogodę, praca rolnika wiąże się z tym, że oprócz tego, że musimy mieć pieniądze na środki do produkcji, wiadomo, jakie są ceny nawozów, ceny paliw, ważna też jest pogoda. Jeżeli jakieś gospodarstwo w tym roku było dotknięte kreską suszy, to tylko przypomnę, że można za pośrednictwem takiej specjalnej aplikacji zgłosić szkody spowodowane przez suszę. No i na koniec chciałbym życzyć, żeby ten przyszły rok dla was, drodzy rolnicy, żeby było fitaklony,
żebyście byli zadowoleni z tej pracy, którą robicie tutaj dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich Polaków. Wiadomo, eksportujemy też dużą ilość żywności za granicę. Tu jeszcze gratulacje dla pana wójta, bo ta fontanna to już jest znana na całe województwo lubelskie, że wójt wiedział, gdzie napisać, gdzie pojechać, żeby tak centrum Piszczaca wyglądało jak teraz. Jeszcze raz dziękuję i wszystkim gratuluję.